Siemanko, z tej strony Wiktor, jestem już w trakcie bitwy. To poradnik, jak się gra z wami czołgiem, jak się jest na trzecim miejscu. Tak to nie zrobi, to nie pana przeżyjecie taki upadek. Co więcej mówić, po prostu jestem dobrym graczem. Mam w czołgach ponad milion, możecie wy napisać, jak ktoś to ogląda. Kto ma World of Tanks, możecie napisać, ile kto ma pieniędzy w grze. Chętnie posłucham waszych wyników. Jestem ciekawy, jakich widzów mam. Czy mają te same gry, jakie ja mam. Chcecie z tego więcej odcinku, możecie napisać. Fajnie mi się nagrywa tą serię. Tak, nie liczę sami, teraz pokażę wam Tigera. Bardzo dobry czołg. Na takich jak ja gram. Tigerem umiem grać i tak dalej. Tiger bardzo fajny czołg. Może sobie też zagram. A Tigerem miałem zagrać. I tak właśnie gram. Nie wiem, czy to jest nowa mapa. Jak to jestem na swoim miejscu. No i chyba nie wygram. Jak wygram, to fajnie. Mają obiekta. Obiekta się nawet nie zbliża. Myślałem tutaj, żeby tak, to znam tę mapę. Lepiej jechać tam zawsze, mówię wam. Ja tam zawsze jadę. Jestem po prostu. Tam jest fajna obudowa, fajnie da się wykiwać graczy. Bardzo polecam tę miejscówkę na tej mapie. Jak ktoś nie zapamiętał nazwy, też nie zapamiętałem, to możecie sobie cofnąć, albo jak obejrzycie, to możecie sobie przyjrzeć do tego kawałku i zobaczyć, jak się ta mapa nazywa. I to fajnie by było. Na przykład jak ktoś ma tą grę, to niech teraz dołącza, to może zagramy razem. Po tej rundzie mam zamiar zagrać Fiat 3000. Widzicie, nie stójcie w takich miejscach. Skończycie takie ten, widzicie? Jeździliście za wstęp. Grubo jest raźnie, możecie się. Obiekt nawet za nami jest. Widzicie? Tutaj. 3, 5, 6. Tutaj 6 czołgów i jeden atak mówię. No. A tej dziesiątka i tam jest Tiger P. To my takich robimy jednym paluszkiem w gimnazjum. Więcej mówisz, po prostu fajna gierka, bardzo polecam. Jak mówiłem, mam na zagrać teraz Fiat 3000. Możesz napisać w komentarzu, jak ktoś chce, może napisać w komentarzu, gdzie można pojechać na wakacje.
Jeszcze nie wiem. Co jest za wartość? Tak jak obiecałem, tak i tego zrobię. Bardzo fajna gra. Jak jesteście w grupie, bo zawsze możecie się porozumiewać. No i co więcej mówi? Bardzo fajna to. Jak już odblokowaliście wszystkie pojazdy, to się fajnie gra. Jestem na czwartym miejscu, jak widzicie. Mam 4 TP na drugim. To po prostu niepokonany czołg. To jest polski czołg chyba. Tak mi się wydaje. Jak to jest polski, to zazdroszczę żołnierzom. Takim dobrym czołgom. Przykład może mi kiedyś od tyle przyśle czołg. Nagramy z tego jakiś film. No bym już chciał. Na przykład. Na końcu zagramy najdroższym czołgiem. Jak będzie się już odcinek kończył, to zagramy. Może po tej rundzie zagramy najlepszym czołgiem moim, czyli obiekt ileś tam, nie pamiętam dokładnie nazwy, nie da się zapamiętać, ale mam tych czołgów. Nie wiem dokładnie, ale trochę, na pewno dużo. Chyba nie zagram tym obiektem. Muszę jakieś sprawy, jak grałem. Jak sobie to mogę zagrać? To jest bardzo fajny czołg. A może zagram 29. Bardzo dobry czołg, polecam też, tylko trochę drogi, jak to się z początkującym gracza. Polecam, zainstalujcie sobie gierkę. Łodzie też są fajne. Widzicie to? Pierwszy raz jestem te 29 na drugim miejscu. Może kogoś sobie zaproszę, na przykład tego, może odbiorę. Nigdy nie używajcie czarnych pocisków. Amunicja się tylko, pieniądze się tylko traci, ja są bardzo drogie. Może teraz jedziemy za nim. Pojedziemy sobie za nim. Bo dobry gracz. Jako znam, bardzo dobrze gra. Według mnie. To jest kolega mojego taty. Mój tata powiedział, że bardzo dobrze umie grać. Jeśli ktoś nie wie, którym się wybiera na przykład do ataku, to podzymacie. To sobie możecie wybierać. Tylko teraz sobie też wybrałem.
to jakiś frajer. Przepraszam za swoje mnóstwo. To jest to się wytknęło. Drugie wesło za drugie. Kusił już tam przedostał. Kurwa. Kurwa mi jedna co ma sens. Nie szczelnie, tylko szczelnie. Widzicie, jesteśmy 1 na 2, na 3. Widzicie, to musimy wygrać. 5 zabójstw, zabicia czołgów wychodziło. I wygraliśmy. Bardzo pozdrawiam.
To już koniec tego filmika.